Empic Go! Najlepsze audiobooki i e-booki w jednym miejscu. Subskrybuj nasz kanał i zawsze bądź na bieżąco. Empic Go zaprasza do wysłuchania książki Darii Chopny, zatytułowanej Latarnia. Czyta Kamila Bujalska. Prolog. Szczęście. To chyba pojęcie względne, tak myślę. Jeśli zastanowię się, czy byłam kiedyś szczęśliwa, dojdę do wniosku, że zapewne tak, jako dziecko. Zostało mi to odebrane, gdy miałam 12 lat. Byłam zdecydowanie za młoda, by przyjąć na siebie ogrom cierpienia, jakie na mnie spłynęło. Zmiany, które nastąpiły w moim życiu, rozrywały mi serce i duszę. Byłam jak Kopciuszek, wyrwany z życia, które kochał rzucony na pożarcie obcych. I paradoksalnie ta myśl utrzymywała mnie przy życiu. Koniec końców kopciuszek znalazł swoje szczęście. Część pierwsza. 2005. Marzenie. Gdy do trzynastych urodzin zostały mi zaledwie trzy miesiące, Ustalałam z koleżankami, co będziemy robić, i spisywałam listę prezentów, małych marzeń do spełnienia na już. Liczyłam, że mama dotrzyma obietnicy i zorganizuje mi zabawę w centrum Londynu. Wszystkie dziewczyny mi tego zazdrościły. Moja mama pracowała w restauracji jako kelnerka i szef miał jej wynająć kawałek lokalu za niższą cenę. To był ostatni wieczór. Gdy rozpierała mnie beztroska i radość, gdy nie myślałam o niczym innym, jak tylko o przyjemnościach. Bo następnego dnia mama trafiła do szpitala, a cały mój świat wywrócił się do góry nogami. Dla niespełna trzynastolatki, odwołanie urodzin, które tak skrzętnie planowała, to istna tragedia. Szybko jednak moje myślenie się zmieniło. Zostałam na jakiś czas u naszej sąsiadki Evelyn. Nie byłyśmy rodziną, ale była nam najbliższa. Jeździłam do mamy codziennie po szkole. Rozmawiałam z nią o planach na przerwę w szkole, udając, że nadal tak bardzo się cieszę na urodziny. Ale w rzeczywistości okropnie się martwiłam, bo z dnia na dzień mama wydawała się słabsza, bledsza, jakby bez życia. Jej niegdyś radosne oczy przestały błyszczeć, a wyschnięte usta nie miały siły się uśmiechać. W końcu przestała o cokolwiek pytać, więc ja mówiłam. Powtarzałam się, byle nie pozwolić, żeby zapadła cisza, bo wtedy dopuściłabym do siebie myśl, że moja mama umiera, choć nikt mi tego nie powiedział. A potem bardziej egoistyczna część mnie myślała: Co się ze mną stanie? I nie był to optymistyczny scenariusz. Niestety wkrótce się spełnił. Mama odeszła, a ja zostałam na tym świecie sama. Stoję przed budynkiem z torbą. Patrzę w okno, które jeszcze nie tak dawno było moje. Evelyn trzyma mnie za ramię i coś mówi, ale jej nie słucham. Z całych sił próbuję nie płakać. Mężczyzna podchodzi z bladym uśmiechem. Poznaję go. Był tu ostatnio, jak miałam osiem lat, może dziesięć. Widziałam go dotychczas cztery razy w życiu, z czego pamiętam niewiele. Żadna wizyta nie była cudowna. April. Mówi i przytula mnie jak szmacianą lalkę. Nie reaguje. Jesteś gotowa? Ewelin zaciska dłoń na moim ramieniu, jakby chciała dodać mi otuchy. Zerkam na nią. Jak skończysz szkołę, zawsze możesz wrócić. Będę tu i na pewno pomogę. Przytakuję. Mężczyzna bierze moją torbę i wrzuca do bagażnika. Po czym rozgląda się po okolicy ze zmarszczonym nosem. Widać, że nie przywykł do życia w londyńskich dzielnicach. Otwiera drzwi i czeka, aż wsiądę. Wszystko będzie dobrze, iskiereczko. Uśmiecham się blado do Ewelin, próbując ukryć łzy, czające się w kącikach oczu, i ruszam na miękkich nogach, z bijącym sercem. Siadam i wciąż patrzę na budynek, którego już nie zobaczę. Próbuję myśleć tylko o miłych rzeczach związanych z tym adresem, ale ciągle przed oczami mam upadającą w kuchni mamę. Zobaczysz, spodoba ci się. Łacziec jest piękny. Zerkam na mężczyznę. Ma dość kanciastą szczękę, ciemne włosy i lekko zakrzywiony nos. Jest biznesmenem, ale nie do końca wiem, co robi. No i jest. Moim ojcem. Posłuchaj, to będzie ciężki czas, ale poradzimy sobie z tym, dobrze? Nie wiem, co odpowiedzieć, więc spuszczam wzrok i wpatruję się w swoje poobgryzane paznokcie. Nie znamy się za dobrze, więc pewnie dziwnie będzie ci się do mnie zwracać pertata. Więc pomyślałem, że może Joe... To twoje imię? Pytam, a głos mi drży. Im bliżej go poznam, tym bardziej realne to będzie, myślę. Tak, jestem Joe. Mama ci nie mówiła? Nie wiem, nie pamiętam. Rozmawiałyśmy o tobie tak często, jak ty do nas przyjeżdżałeś. Czuję, że na mnie zerka. Chyba nie spodziewał się takiej odpowiedzi. W końcu kiwa głową i nic więcej nie mówi. Wpatruję się w mijane pola. Po prawie trzech godzinach krótkich, niemal przypadkowych, dialogów zjeżdżamy z autostrady i jedziemy przez miasteczka. Klimat jest zupełnie różny od tego, który znam. Wszystko, co widzę, miasteczka, stare budynki, brak marketów jest dalekie od Londynu, który tak kocham i za którym tęsknię. Dopiero gdy mijemy znak witający nas w tym niespełna czterotysięcznym miasteczku, ojciec Joe mówi mi, że mam trzy miesiące młodszą siostrę. Przeżywam szok. Przez chwilę nie jestem w stanie się odezwać. Patrzę przed siebie mrugając. To chyba fajnie mieć siostrę. Nie fajnie dowiedzieć się o niej, gdy obie mamy niemal 13 lat. O czym świadczy tak mała różnica wieku. Wolę się zastanawiać, gdy minie mi faza zaskoczenia. Ale zawsze chciałam mieć rodzeństwo. Najwyraźniej Olif jest bardzo wysportowana, a radosna i kochana według Joego. Będę posługiwać się jego imieniem, i cieszę się, że sam to zaproponował. Oliw też będzie olif. Przynajmniej do czasu, aż zostaniemy przyjaciółkami. A na pewno zostaniemy, bo ludzie mnie lubią, a ja lubię ludzi. Nie myślę jednak o dziewczynie, którą zaraz poznam, ale staram się opanować mdłości i strach, gdy Joe manewruje swoim samochodem po wąskich uliczkach, próbując wymijać nadjeżdżające z naprzeciwka auta i nie wjechać przy tym w krzaki z boku. Czasem musi wycofać do miejsca, gdzie jest nieco szerzej. Przez moment, gdy znika żywopłot, widzę morze. Wydaje z siebie zduszony dźwięk. To tutaj normalne. Przyzwyczajisz się. Mówi. Pewnie chodzi mu o drogi. Mieszkasz nad morzem? A, tak nie wspominałem? Od domu idzie się jakieś cztery minuty, ale jest tam klif, dość niebezpiecznie. Bliżej portu można zejść spokojnie. Kiwam głową. Gdy mówi Cliff, widzę oczami wyobraźni białe formacje, które widziałam raz w życiu, gdy Evelyn zabrała mnie i mamy do Brighton. To było moje jedyne spotkanie z morzem. A teraz będę nad nim mieszkać. W końcu zatrzymujemy się przed domem. Joe parkuje na podjeździe przed czerwonymi drzwiami garażowymi i nie wysiada przez moment. Daję mu chwilę na zebranie myśli i rozglądam się. Dom jest całkiem spory i jasny. Zupełnie inny od tego, co widywałam w Londynie. Chyba powinienem ci też powiedzieć, że moja żona, a matka Olive wyjechała na jakiś czas do swoich rodziców. Więc. Będziemy we troje. Okej, okay, mówię. No bo co innego mogę powiedzieć. Chodź, zobaczysz swój pokój. Staram się nie uśmiechać, bo czuję się, jakbym zdradzała mamę. Gdybym mogła, wróciłabym do naszego małego mieszkanka w Londynie, byle mogła żyć. Żaden dom i może nie przebiją jej obecności. Przechodzimy przez drewnianą furtkę, udekorowaną kwiatami. Widać tu rękę kobiety. Po czym wchodzimy do domu przez szklane drzwi? Tam Joe zdejmuje buty i kurtkę, a potem otwiera kluczem solidne drzwi i czeka, aż zrobię to, co on. Więc rozbieram się i idę za nim do środka. Wystrój domu utrzymywany jest w klimacie nowoczesnym i minimalistycznym. Podłogi wyłożone są panelami. Ściany przypominają fragmentami cegieł wnętrza loftu. Nigdzie w salonie, przez który przechodzimy, nie widzę książek. Za to rzuca mi się w oczy wielki telewizor i konsola do gier. Joe prowadzi mnie schodami do góry. Na ścianach nie ma fotografii rodzinnych, a korytarz wydaje się surowy, bez życia. Wchodzimy do niewielkiego pokoju. Choć nie jest mniejszy niż mój poprzedni, jest trochę zagracony. Pod oknem stoi łóżko, obok biurko, po drugiej stronie szafa i komoda. Joe kładzie moją torbę na łóżku i rozkłada ręce. Dotychczas to był mój gabinet, ale przeniosłem się do mniejszego pokoju. Na szybko kupiłem meble, bo chciałem mieć pewność, że wszystko będzie gotowe na twój przyjazd. Kiwam głową. Oczywiście, możesz sobie jakoś udekorować, czy co tam dziewczynki w twoim wieku robią. Znów przytakuje. Jak się rozpakujesz, zejdź na dół. Przygotuję coś do picia, nim pójdę do warsztatu. Warsztatu? Tak, na końcu ulicy. Jestem mechanikiem. Teraz już rzadko naprawiam cokolwiek, mam pracowników. Stoi, jakby myślał, że chce jeszcze o coś zapytać, po czym rozgląda się raz jeszcze. To czekam w kuchni. Gdy wychodzi, wyglądam przez okno. Pod nim rozciąga się daszek do budówki, a za drzewami prześwituje morze. Rzeczywiście jest niedaleko. Czuję, jak w sercu rozlewa mi się ciepło. Mama kochała morze, choć nie widywała go za często. Była córką imigrantów, bardzo ciężko pracowała, by zapewnić mi wszystko, czego potrzebowałam. Nie miałam powodów do narzekania. Była kobietą, która nigdy się nie poddawała. Teraz zrobiła to pierwszy raz. Poddała się i mnie zostawiła. I choć staram się nie myśleć w ten sposób, mam do niej żal. Gdy słyszę swoje imię, oglądam się ostatni raz na morze i idę na dół do kuchni. Joe stoi przy kuchennym blacie i przygotowuje kawę. Ogląda się na mnie, rozmawiając przez telefon. W końcu odkłada komórkę i patrzy na mnie z uśmiechem. Wygląda, jakby walczył sam ze sobą, więc zdecydowanie rozumie, co czuje. Jest chyba przystojny. Wydaje mi się, że dziewczyny mogłyby go lubić. Podsuwa mi kubek z mlekiem, choć nie spytał, czy lubię. Uśmiecham się, bo nie chcę robić mu przykrości. Jesteś bardzo podobna do mamy, mówi, ale patrzy na swoje dłonie, ułożone na blacie. Gardło mi się zaciska. Wiem, że ją przypominam, i jakaś mała cząstka mnie cieszy się, bo to tak, jakby była ze mną na zawsze. Ale każde spojrzenie w lustro będzie sprawiało ból. Joe chyba chce coś powiedzieć, ale słyszymy kroki. Mężczyzna prostuje się i patrzy na wchodzącą grupę. Na czele idzie nieco niższa ode mnie rudawa dziewczyna z masą piegów. Jest moim przeciwieństwem. Ja mam jasne włosy i niebieskie oczy. Lustruje mnie. Za nią idzie brunetka o ciemnych oczach, żując gumę, jakby od tego zależało jej życie. Dalej widzę trzech chłopaków. Nie przyglądam im się długo, bo nie chcę, by ktoś odniósł błędne wrażenie. O, to jest właśnie Olive. Joe wskazuje rudą dziewczynę. A to jej przyjaciele, Klo, Yam, Chris i Nate, wymienia. A to April. Podnoszę rękę w geście powitania. Dziewczyny nie reagują. Chłopcy uśmiechają się nieśmiało. Przepraszam, słoneczko, ale muszę lecieć do warsztatu. Wprowadzisz April we wszystko, prawda? Zostawiłem na stole pieniądze. Zamówcie jakąś pizzę czy coś, bo nie zdążyłem nic przygotować. Nie czeka na odpowiedź. Tylko idzie szybkim krokiem do drzwi, wołając, że niedługo wróci. Rozglądam się po wpatrzonych we mnie twarzach. Nie sądziłam, że rzucimy się sobie na szyję, ale liczyłam na nieco sympatyczniejsze powitanie. Staje się, że zaprzyjaźnienie się z Oliw nie będzie łatwe. Cześć, mówię w końcu, gdy oni tak stoją. Chłopcy znów się uśmiechają, ale Oliw podnosi rękę, a oni automatycznie poważnieją. Przyjeżdżasz tutaj, niszcząc całe moje życie. I naprawdę sądzisz, że się ze mną zaprzyjaźnisz? Albo z nimi? Zerka na grupę. Przez ciebie odeszła moja mama, pożałujesz tego. Mrugam, bo co innego mogę zrobić? Będę przypominać ci, jakim jesteś wyrzutkiem, aż się stąd wyprowadzisz. Obyś była cierpliwa, bo twoją alternatywą jest dom dziecka. Rusza. Wszyscy, patrując się w podłogę, idą za nią. A wiesz co? Może to wcale nie jest taki zły pomysł. Przemyśl to. I odchodzą w kierunku ogrodu. A ja stoję, jakbym wrosła w ziemię i czuję, że nienawidzę mojego życia. I Oliw. I tego cholernego miasteczka. Teraz szczęście wydaje się mrzonką. Niespełnionym marzeniem. Mglistym snem. 2011 Strach Całe życie byłam dzieckiem, które nie płakało. Gdy ktoś sprawił mi przykrość, uderzył mnie z premedytacją lub przez przypadek, gdy się przewróciłam, przegrałam, dostałam złą ocenę albo ktoś mnie skrytykował, nie płakałam. Mama mówiła, że to moja cecha od urodzenia. Byłam cichym bobasem. Z biegiem lat to się nie zmieniło. Brałam do siebie wszystko. Dusiłam w sobie emocje i po prostu żyłam dalej. Pierwszy raz płakałam tak naprawdę, rzewnie i niemal bez końca, gdy zmarła mama. Obiecałam sobie, że więcej to się nie powtórzy, bo powinnam być silniejsza. Drugi raz płakałam, gdy pierwszego dnia Olive potraktowała mnie jak zło konieczne. Wmówiłam sobie potem, że przemawiał przez nią żal i złość, i że w końcu jej minie. Nie minęło. Trzeci raz, gdy chciałam się pobawić lalką oliw, którą dostała od Joe, wpadła w furję, pchnęła mnie na ścianę i zaczęła okładać, jak worek treningowy. To był ostatni raz. Postanowiłam, że nigdy już nie dopuszczę, by doprowadziła mnie do takiego stanu, a z reguły robię wszystko, by dotrzymywać danego sobie słowa. Dlatego teraz, gdy mam 18 lat, Jestem w ostatniej klasie koledżu. Całe szczęście Oliw poszła do innej szkoły. Nie mogę doczekać się, aż będę mogła pójść na studia. Wprawdzie jeszcze nie wybrałam żadnej konkretnej uczelni, ani nawet kierunku, jednak wychodzę z założenia, że wszystko będzie lepsze niż jej towarzystwo przez kolejny rok. Przez lata przyjęłam taktykę unikania Oliw i jej świty. Jestem w tym naprawdę niezła. Miasteczko jest dość małe, to też muszę starać się być w miejscach, gdzie akurat ich nie ma. Najczęściej spędzam więc czas albo w okolicy portu, albo na niewielkim placu zabaw. Siedzę na huśtawce i wpatruję się w niebo, odliczając sekundy do końca dnia, bo każdy mijający dzień przybliża mnie do wyjazdu. Dla mnie łaczec jest jak wioska ukryta w cywilizowanym świecie, z której muszę wyjechać. To jest mój główny cel. Oczywiście jeszcze nie omówiłam pomysłu ze studiami z Joe'em, ale lata, które tu spędziłam, nauczyły mnie optymistycznego myślenia. W końcu kiedyś się stąd wyrwę. Charakteryzuje mnie też przezorność, więc gdy nie szlajam się po miasteczku. Patrując się w niebo lub morze, pracuję w księgarni kilka godzin w tygodniu. Nie zarabiam tam kokosów, ale wszystko, co mogę, odkładam do skarbonki, by mieć cokolwiek na wypadek, gdyby jednak Joe odmówił mi pomocy. Na przestrzeni tych wszystkich lat relacje z nim nie zmieniły się zbytnio. Rozmawiamy bardzo ogólnie. Nie zbliżyliśmy się do siebie. Mnie blokuje jego zażyłość z oliw. Jego chyba strach przed córką. Zresztą, nieważne. Jesteśmy jak obcy ludzie mieszkający pod jednym dachem, bo tak musi być. Myślę, że on, tak jak i ja, wyczekuje mojego wyjazdu. Tylko się do tego nie przyznaje. Relacje z oliw z kolei bardzo się zmieniły. Na gorsze. Gdy jeszcze chodziłyśmy do jednej szkoły, robiła wszystko, by uprzykrzyć mi życie. Rzucałaś złośliwymi hasłami, wyzwiskami. Podstawiała mi nogę, wkładała zgniłe owoce do mojej szafki czy plecaka, popychała. Nigdy się nie skarżyłam, bo zawsze przed oczami miałam tę piękną wizję. Gdy wsiadam do pociągu i żegnam miasteczko i ją. Przede wszystkim ją! Całkiem niedawno Joe poszerzył swoją działalność o sklep z częściami samochodowymi i dowozi je klientom nie tylko w miasteczku, ale też w sporej części hrabstwa. Podejrzewam, że tak naprawdę znalazł sobie jakąś kobietę, bo znika w prawie każdy weekend, tłumacząc się sprawami biznesowymi. A może zwyczajnie za dużo czytam? Przecież Istnieje możliwość, że po prostu męczy go panująca w domu atmosfera i korzysta z każdej nadarzającej się okazji. Szkoda, że ja tak nie mogę się wyrwać na kilka dni. Oliw ochoczo wykorzystuje wszystkie jego wyjazdy. Urządza imprezy dla swoich kolegów i koleżanek w każdy piątek lub sobotę. Jest w tym świetna. Wygłasza Joemu gadkę o opuszczeniu, o tym, że jej przyjaciele to jej jedyna rodzina, bo on ciągle jest zajęty. I on zostawia jej kasę. Z tego brat jej kumpla kupuje alkohol i piją. Są głośno. Dwa razy była nawet już wzywana policja, ale Olive ma gadane. Co tu dużo mówić? Jest świetnym manipulatorem. Okręci wokół palca każdego. Ale nie mnie. Dlatego też nikt w żadnej szkole nie chciał ze mną trzymać. Najwyraźniej Oliw uznaje się za królewne łaczet i sądzi, że wszyscy powinni się dostosowywać do niej. Cóż, nie zależy mi. Oczywiście może powinno mnie zastanowić, czemu dzieciaki lubią Oliw, a za mną nie przepadają. Ale dawno przestałam się tym przejmować. Miałam w Londynie przyjaciółki i wiem że jak tylko stąd wyjadę, znów otworzę się na znajomości. Nie będę do tego potrzebowała królowej lodu i tego hermetycznego środowiska, do którego weszłam bez zaproszenia. Oliw w kolejną sobotę znów organizuje spotkanie. Siedzę u siebie w pokoju, wsłuchując się w dudniący bas, patrząc na kalendarz. Jeszcze trochę i złożę papiery do kilku uczelni. Odkładam rozmowę z Joe'em na ten temat. Ale to nie przeszkadza mi tworzyć planów. List i snuć wyobrażeń o tym, jak będzie wyglądało moje życie z daleka od mojego prześladowcy. Koło jedenastej cichnie muzyka, a potem słyszę śmiech na korytarzu. Oliw zdaje się mocno wstawiona i chyba odbija się od ścian, jak piłeczka pingpongowa. Gdy nastaje cisza, wkładam bluzę i idę na dół. Nie cierpię, Oliw. Najchętniej zamknęłabym ją w małym schowku, by tam przemyślała swoje zachowanie. Ale Joe ciężko znosi jej coraz gorsze zachowania. Więc w trosce o jego jeszcze nie bardzo siwe włosy postanawiam posprzątać, wiedząc, że i tak nie zasnę, a ona szybko nie wstanie. Na kanapie i na fotelu leży dwóch jej przyjaciół. Nie spodziewałam się ich tutaj, bo zwykle nie zostają na noc. Rozglądam się, ale najwyraźniej trzeci poszedł z nią. Stoję i zastanawiam się, czy jednak nie zostawić tego, jak jest, gdy słyszę w kuchni hałas. Zbijającym mocno sercem idę w tamtym kierunku. Jej trzeci przyjaciel odwraca się zdziwiony i zamiera. Pochylony z talerzem, który najwyraźniej chciał włożyć do zmywarki, prostuje się chrząkając. Przepraszam, nie chciałem Cię obudzić. Odzywa się do mnie po raz pierwszy. Patrzę na niego przez moment bez słowa. Swoim zachowaniem udowadniam mu właśnie, że Olif ma rację co do mnie. Nie spałam, odpowiadam, odkrywając, że mój głos drży. Możecie iść, ja to ogarnę. Rozkładam ręce, wskazując całą kuchnię, ale nie patrzę na niego. W porządku, zrobię to. Pochyla się i wkłada kolejne naczynia. Chcesz? Wskazuje na piwo. Kilka zamkniętych puszek stoi na blacie. Nie, dzięki. To dziwne. Miłe, ale dziwne. Nie pijam. Odwraca się i patrzy na mnie. Jestem ciekawa, co myśli. Świętoszka. Nie pije. Nie spotyka się z chłopakami. I coś w tym jest, bo głównie odliczam dni do wyrwania się z tego piekła. Jestem Liam, mówi. Wiem, przyjaźnisz się z Oliw. Przypominam mu. Ma jasne gęste włosy, przywodzące na myśl surferów, bo falują nieco, i nietypowe oczy. Jedno z nich jest zielone, a drugie niebieskie. Nie znałam nigdy człowieka o dwóch kolorach oczu. Odwracam wzrok, bo boję się, że zaraz przypomni sobie, że musi mnie nienawidzić. Przyjaźnie się z nimi, poprawia mnie, wskazując salon i kanapę, której nie widać przez ścianę. Olif jest transakcją wiązaną, dodaje. Nie odpowiadam, bo to bardzo dziwne wyznanie. Nie chcąc, by wyglądało to, jakbym stała i czekała, aż się do mnie odezwie, zaczynam zbierać śmieci. On wraca do załadowywania zmywarki. Gdy przenoszę worek pełen pustych puszek i butelek oraz opakowań po chipsach, na blacie stoi szklanka z piwem. On siedzi po drugiej stronie i wpatruje się we mnie. To tylko piwo. Nic ci nie będzie. A jak już pojedziesz na studia, musisz mieć jakąś wprawę. Zamieram. Nigdy nie mówiłam nikomu o studiach, poza nauczycielami, ale wątpię, by któryś miał powiedzieć innym dzieciakom. Oliw nie wie, nie martw się. Mówi, ale nie patrzy na mnie. Siadam i biorę szklankę do ręki. Wpatruję się w spływające po ściance krople. Pierwszy łyk może wydawać ci się gorzki, niezbyt dobry, ale z każdym kolejnym będzie lepiej. Skąd wiesz o moich studiach? Widuję cię czasem, jak siedzisz na placu zabaw. Kiedyś przeglądałaś broszury. Mrugam. Śledzisz mnie? To niepokojące. Liam śmieje się cicho. A jest to najszczerszy śmiech, jaki słyszałam od śmierci mamy. Spuszczam wzrok. Mieszkam obok placu. Czasem chodzę tam z siostrami. Moja reakcja chyba go nieco speszyła, bo poważnieje i już nie patrzy na mnie. Gdy tak siedzimy w milczeniu i bez ruchu, w końcu sięga po moją szklankę i pije z niej, po czym odstawia na poprzednie miejsce. Nic tam nie nalałem i nie nasypałem, co właśnie udowodniłem. Możesz pić. Nie podejrzewałam cię o to, odpowiadam, choć nieco mijam się z prawdą. Kto wie, czy Oliw go do tego nie namówiła? Widząc, że mi nie wierzy i nie chcąc czuć się tak dziwnie, podnoszę szklankę do ust. Język drętwieje mi od goryczki, aż z trudem przełykam. To pierwszy łyk, kolejny będzie lepszy, przypomina. Więc pije. Od czasu do czasu podaje i jemu korzysta, ale milczymy. A ja uświadamiam sobie, że pije swoje pierwsze piwo w domu mojego ojca. Gdy mój wróg numer jeden jeszcze śpi na piętrze. Ba, pije z jednej szklanki z przyjacielem Oliw, który okazał się całkiem miły. I okropnie mnie to denerwuje. Cisza też jest irytująca, więc chrząkam i zerkam na niego. A ty idziesz na studia? Patrzy na mnie. Nie, muszę zostać tutaj. Mówi, ale nie wdaje się w szczegóły. W końcu nie znamy się zbytnio, by miał mi opowiadać o powodach swojej decyzji. Na jakieś studia się zdecydowałaś? Wzruszam ramionami. Kiwa głową, jakby chciał powiedzieć, że rozumie, czemu mu nie ufam. Olif jest odpowiedzią na wszystko. Nie wiem jeszcze. Nawet nie rozmawiałam z Joem. Chciałabym coś z literaturą, bo lubię czytać. Ale ucieszę się z każdej pozytywnej decyzji, która mnie stąd wyrwie. Zaczynam się denerwować, a zawsze, gdy stres przejmuje kontrolę, gadam jak opętana. Nie zdecyduję się na nic z matematyką, bo jestem w tym raczej kiepska, ale cokolwiek humanistycznego. Myślałam kiedyś o prawie, ale sama nie wiem, bo wydaje się trudno bronić w sądzie ludzi, którzy naprawdę są winni. Nie uważasz? On nie odpowiada, tylko się uśmiecha. Co? Nic, po prostu chyba nigdy nie słyszałem, byś tyle mówiła. Czerwienie się i spuszczam wzrok. Gdy się denerwuję, tak mam. Mogę ci o coś zapytać? Czuję, że wpatruję się we mnie. Nie odpowiadam, a jednak zadaję pytanie. Dlaczego pozwalasz jej się tak traktować? Wzruszam ramionami. Chyba przyjęłam taktykę niepodpadania nikomu, byle tylko dotrwać do końca. Mówię wreszcie, obserwując niemal pustą szklankę. Nie prosiłam się, by tu trafić, ale stało się tak, więc muszę to przeczekać. Zresztą nie widziałam, żebyś mnie jakoś szczególnie bronił. Zaciska szczęki. Przepraszam. Nie, nie, masz rację. Sam nie wiem. Odchyla się na krześle. Chyba jest tak, że jak od dziecka należysz do jakiejś grupy i wszyscy coś robią, to robisz to z nimi, bo przesiąkasz tym i nie chcesz odstawać, bo to mała społeczność. Aż zjawia się ktoś, kto jest inny. Jesteś rozdarty, bo z jednej strony czujesz, że chcesz czegoś nowego, ale masz przed oczami wizję, że zostaniesz odrzucony. Więc w sumie otwiera kolejne piwo, ale ciągle na mnie nie patrzy. Możesz nazwać mnie tchórzem. Nalewa połowę do mojej szklanki, a resztę wypija. Przepraszam cię za to. Nie mam pojęcia, co mu odpowiedzieć. To bardzo dziwna rozmowa. Nie poklepię go po ramieniu i nie powiem: Hej, nie szkodzi, że pozwalałeś oliw mnie szykanować. Ale z jakiegoś powodu też nie mogę mu powiedzieć, że jest idiotą. Pije zupełnie zapominając jak bardzo mi to nie smakuje. Gdy kończę, wstaję i idę przepłukać szklankę. Odwracam się, a Liam dalej siedzi jak siedział. Nie musisz mnie za nic przepraszać, mówię w końcu. Patrzy na mnie. To i tak nic nie zmieni. Jutro ty wrócisz do przyjaźni z nimi, a ja znów będę szarą myszką, która się nie odzywa i wyczekuje wyjazdu z tego piekła. Ruszam do drzwi, nie czekając aż cokolwiek powie. Odwracam się, upewniwszy, że jego przyjaciele śpią. Nie mów nikomu o studiach, proszę. Nie mogę mieć pewności, że tego nie zrobi, ale dotychczas trzymał to dla siebie. Kiwa głową, a wtedy wychodzi i idę do swojego pokoju. Na wszelki wypadek zamykam drzwi na zasówkę. To był bardzo dziwny wieczór, ale wierzę w to, co powiedziałam. Nic się nie zmieniło. Prowadziłam miłą rozmowę z uprzejmym chłopakiem, który kolejnego dnia nie będzie już okazywał mi sympatii. Zerkam na telefon. Północ. Kolejny dzień do odhaczenia. W końcu składam aplikację wraz z listami do pięciu uczelni na południu Anglii. Nie przypuszczam, bym miała być bardzo blisko Joe'em, ale w razie potrzeby nie chciałabym jechać aż z Midlands. Jako Priorytetową uczelnię wybieram więc Uniwerek w Bristolu, ale mimo obaw związanych z kosztami życia w Londynie, wysyłam swoją kandydaturę również tam. Będę się martwić później. Ostatecznie wybór padł na literaturę angielską. Czuję, że to w tym się odnajduje. Zadowolona, że ostatecznie złożyłam papiery, zgadzam się spotkać z chłopakiem, który niemal codziennie od kilku tygodni przychodzi do księgarni przeglądać książki. Ma na imię Zak i uroczo się uśmiecha. Nie widuję go w szkole, więc pewnie jest starszy, ale raczej niewiele. Zresztą to nie ma znaczenia: rozmawiamy o książkach. Nie zaręczamy się przecież. Po swojej zmianie idę więc do umówionego pubu. Jestem prawie pewna, że mnie nie wpuszczą. Ale o dziwo nikt się nie czepia. Rozmawiamy przez dłuższy czas o książkach. Wydaje się, że znaleźliśmy wspólny język, a ja naprawdę zaczynam się ekscytować. Opijam kole i przestaję się czuć, jakbym tu nie pasowała, bo nikt nie zwraca na mnie uwagi. Jeśli to na miastka życia studenckiego, które niedługo będzie moją codziennością, to naprawdę nie mogę się doczekać. Czytałam ostatnio książkę o wojnie i zdecydowanie. Przerywam, bo zakłapie mnie za rękę. To coś, na co nie jestem gotowa, ani nie mam ochoty. To naruszenie mojej przestrzeni osobistej. Nie czuję się komfortowo. Wyrywam rękę z uścisku i chowam ją pod stołem. Co jest? Pyta, jakby nie rozumiał. Nic, tylko sama nie wiem, jak to powiedzieć, bo nie chcę zabrzmieć idiotycznie, ale widać muszę. To dla mnie za szybko. Wskazuje palcem to na niego, to na siebie, próbując pokazać to, co jest między nami lub raczej czego nie ma. przecież nie chcę zaciągnąć cię do łóżka czy łazienki. Nie znam go za dobrze, ale widzę, że się zdenerwował. Nic nie mówię, zastanawiając się, co powinnam zrobić. Siedzę, czując jak serce podchodzi mi do gardła. To był najgorszy pomysł, na jaki mogłam wpaść. Umówić się z obcym facetem w pubie blisko portu. Idealny zarys thrillera, a przecież czytam dużo. Zak wstaje i bez słowa wychodzi, co przyjmuje z ulgą. Przyznaję sama przed sobą, że się zdenerwowałam. Nawet wystraszyłam. Gdy mój oddech się wyrównuje, naprzeciw mnie siada Liam i stawia przede mną pełną szklankę. Kłótnia z chłopakiem? Pyta swobodnie. Po pierwsze, to nie twoja sprawa, a po drugie, to nie jest mój chłopak. Ale chciałby. To też nie twoja sprawa, kiwa głową. Co tu robisz? Nie jesteś za młody na takie miejsca? Uśmiecha się, bo przecież ja też tu jestem. Pracuję, mrugam. Zdecydowanie to nie jest legalne. Teoretycznie wspomagam barmanów w ogarnianiu całego syfu, wskazuje na stoliki. Ale zdarza mi się przyrządzać drinki. Tylko nie mów tego nikomu, bo mnie zwolnią, a szef będzie miał problemy. W tym jest alkohol? pytam, wskazując ciemny napój. On się uśmiecha, jakby bawił go mój dystans. Nic nie dolałem, ale mogę ci to udowodnić, jeśli chcesz. Ależ on jest irytujący. Upijam łyk, usilnie próbując go przekonać, że jestem wyluzowana. Raczej mi nie uwierzył, ale przestał na mnie patrzeć. Złożyłaś papiery? Mhm. Odpowiadam, pijąc kolejny łyk. Gdzie? Pytanie powinno brzmieć na co? Liam się uśmiecha. Co z jakiegoś powodu przypomina mi, że powinnam być dla niego oschła. Nie odpowiadam na jego pytanie. Chcesz wrócić do domu? Za chwilę kończę zmianę, mogę cię podrzucić. Wiesz co? Przestań udawać miłego. Nie wychodzi ci. Kłamie jak znud i on o tym wie. Nie chciałbym, by stało ci się coś pod barem, w którym pracuję, skoro twój niedoszły chłopak jest na ciebie zły. Opróżniam szklankę, zostawiając jego słowa bez komentarza. Podnoszę się i kładę na blacie banknot, który wyjęłam z plecaka. To na koszt firmy przypomina. Nic od ciebie nie chcę. Odczep się i przestań udawać, że chcesz się ze mną zaprzyjaźnić. Nie oglądając się na niego, wychodzę z pubu na świeże powietrze. To miłe uczucie, gdy w twarz uderza mnie chłodny wiatr. Chyba byłam nieprzyjemna. Cóż, on pozwalał Oliw na podobne zachowania przez wiele lat. Jeden raz przeżyje. O, jesteś. Oglądam się na zaka. No nie, nie teraz. Przepraszam, głupio zareagowałem. Wydaje mi się, że jest bardziej rozluźniony i odważny. Oglądam się. Nigdzie nikogo nie ma. Po lewej stoi kilka zaparkowanych samochodów, a chłód, który przed chwilą przywitałam z radością, teraz przyprawia mnie odreszcze. W głowie pojawiają się wszystkie te tytuły książek kryminalnych, gdzie doszło do zbrodni w podobnej scenerii. Niestety jest ich dużo. Rozum podpowiada, by zacząć krzyczeć albo wrócić do zatłoczonego pubu. Bywa. Mijam go, ale łapie mnie za rękę. Nie chcę przyznać się przed samą sobą, że zaczynam panikować. Odczep się ode mnie, idioto. Szarpie rękę. Skupiam się z całych sił, by moje ciało nie zdradziło, jak jestem przerażona. Zostaw ją! Nie muszę się odwracać, by wiedzieć kto to. Oczywiście, że tak, bo im bardziej chcę się od niego uwolnić, tym bardziej wszechświat stawiam go na drodze. Jestem zła, choć powinnam być wdzięczna. A tobie co do tego? Taki z ciebie bohater? Oliw wie? Spieprzaj stąd. Odchodzę, gdy zaczynają wymianę zdań. Mimo całego zamieszania niepokoi mnie, co powiedział Zak. Oliw wie? Co ma wiedzieć? Czy Zak ją zna? Czy ona go do tego namówiła? Chciała mnie skrzywdzić? Znów włącza mi się syndrom nałogowego czytelnika. Skręcam zdenerwowana na końcu ulicy, gdy obok mnie zatrzymuje się samochód. Liam zerka na mnie niepewnie. Wsiadaj, mówi. Nie, przyspieszam, ależ on mnie wkurza. Lepiej niech nie podskakuje, bo w tym stanie mogę mu przywalić. Ale on nie odczytuje takich znaków. Wyprzedza mnie i wysiada z samochodu, którym zablokował mi drogę. Nie bądź uparta, jesteś zdenerwowana. Pozwól sobie pomóc. Czego ty ode mnie chcesz? Myślisz, że odbyliśmy jedną rozmowę i od razu jesteśmy przyjaciółmi? Czy może uważasz, że wskoczę ci do łóżka? Do samochodu wystarczy. Proszę. Obejmuję się ramionami i wzdycham. Znasz go? Tylko z widzenia. A oliw? Nie odpowiada, ale spuszcza wzrok. Nie mogłeś mi powiedzieć? Przecież nie jesteśmy przyjaciółmi. Używam mojego argumentu i wywołuje mój uśmiech. Nie wierząc, że to robię, wsiadam do samochodu. Bo choć pap znajduje się od domu, Joe ledwie dziesięć minut spacerem jestem zdenerwowana i jest mi zimno. Nie boisz się, że powie Oliw? Pytam. Nie, odpowiada natychmiast. Jest bardzo pewny siebie. A ty? Nie. Mnie brakuje takiej odwagi. Nie wiem. Możesz wysadzić mnie dalej od domu? Nie chcę, by Olive wiedziała. Dodaję. On przytakuje i choć zerka na mnie, nic więcej na ten temat nie mówi. To na jaki kierunek się zdecydowałaś? Literatura angielska. Liam kiwa głową z uznaniem. Złożyłam do Bristolu, Londynu, Brighton. O i jeden w Cardiff. Ale Bristol priorytetowo. Dodaje. Myślisz, że będziesz tu przyjeżdżać w weekendy? Patrzę na niego próbując ukryć rozbawienie. Tak, a Olive będzie robiła mi imprezy powitalne. Na pewno. Śmieje się i on się uśmiecha. Robię to tylko ze względu na Joe'ego. No i nie stać mnie na utrzymanie się w Londynie. Dodaje smutno. A chciałabym, ale tego mu nie mówię. Liam zatrzymuje auto za wysokim żywopłotem, który oddziela dom Joego od wąskiej drogi. Dziękuję mu grzecznie i ruszam w kierunku ulicy, z której znajduje się wejście do środka. Kopak podnosi rękę w geście pożegnania i odjeżdża, gdy tylko skręcam do domu. Staram się nie myśleć o tym wieczorze. Jestem przekonana, że Oliw nie da mi o nim zapomnieć, gdy tylko porozmawia z Zakiem. I choć mam powód, by odczuwać strach, jestem nad wyraz spokojna, a nawet podekscytowana. Może dlatego, że wyjeżdżam? A może mam ku temu inny powód? Tego jeszcze nie rozgryzłam. MPG Go. Najlepsze audiobooki i e-booki w jednym miejscu. Subskrybuj nasz kanał i zawsze bądź na bieżąco.